To zaraz wbija. Może wbije, może nie, zobaczę. Witamy w moim nowym domu, który dozostał. To jest magazyn, w którym... A lawa, tą lawę będę musiał przemieścić, bo tu jest niebezpieczne, albo wymienić te bloki na inne. W sumie... Tu bym wypłytkował i by się to nie sfajczyło. Jakiś pomysł. W razie to się muszę dokopać do moich narzędzi. Okej. Okay. Amu robimy. Odbudowujemy. Jest mi prawie spalił się. To źle. Domek był budowany poza waszymi oczami. Ta piwnica też. Tak, żeby ten pies się nie sfajczył, bo... No. Dom jest z betonu zbudowany, to... Nie. Ani. Na razie dostać do... Na piętro. Znaczy na piętro się nie dostaniemy. Ale dom jest ładny. Na miniaturce live'a będzie. Znaczy z miniaturki na YouTube'a, no. Zobaczyć jak jeszcze był cały. No tak się prezentuje, nie? Ładnie, było pięknie. Ogólnie, dzisiaj w planach jest tak. Piwnicę trzeba zbudować. Przenieść się z tego domku do tego domku. Co jeszcze? Ten domek zostawiam. No, albo to będzie mój podręczny magazyn, albo coś. Przejście do pana Kacpra i też będzie trzeba przygotować, w ogóle to trzeba zrobić pełne organizowanie tego domku. Boże, to wieśniacy. Tu mam jeszcze rudy, tak? Boże, o żelazo się nie martwię, nie? Ale o diamenty. Trochę diaksy. I no. Ogólnie serwer się cały czas zmienia, bo my sobie tutaj z panem Kasprem gramy też poza live'ami. Żeby się trochę wyluzować. Niektórzy od szkoły, niektórzy od choroby, niektórzy od pracy. Nie. Bym chciał iść do pracy, tylko... Problem jest taki, że chory. I mówię to serio. Lubię tą pracę, którą wykonuję. No niestety teraz jako Uber, ale ogólnie to... Jakbym miał lepszą kondycję lub rower elektryczny, to... Praca zajebista. Jest tak po typu. Okej, zbieramy teraz te wszystkie drzewa, bo trzeba. Ogólnie to tak, muszę górę w... Myślę o cegle takiej, czerwonej, ładnej cegle. No myślę, że tak, ładnie, ładnie. Też potrzebuję wciul tych patyków, bo ramki...
Mam nadzieję, że się nie spaliło to, co było w tych ramkach. I ramki się nie spaliły, bo udupię. Można ci powiedzieć, widzowie, jak pominął dzień. Jak to w szkole było. Jaka u was jest pogoda, czy wszystko dobrze, czy źle. Napisać, czy nie słychać. Żałuję, że nie jestem na tej karcie. Tak to bym podgłosił mikrofon na karcie, a tu teraz muszę wbić w system, żeby to tam podgłośnić, bo na OBS-ie już jest na maksa, nie? Jak ja widzę pasek dźwiękowy, to średnio mnie słychać. A jak czasem ja montuję filmy live'ów, te shoty, nie? To w ogóle... No i tak a propos, witam widzów z YouTube'a. Bo zapomniałem. No i będzie, że się nie przywitał, czy co. I z góry mówię, serwer jest prywatny. Nie pytać się w komentarzu ani nic. Timeouta nie dostaniecie. Ale to jest trochę denerwujące, jakby się nie patrzeć. Jak ja robię serwery, moi stali widzowie, bywalcy na kanale YouTube'owym powinni o tym dawno wiedzieć, że serwery, kiedyś zrobiłem serwer publiczny, poszło w ciul pieniędzy, a i się nie zwracał, nie? I w ogóle nikt nie chciał grać, to w ogóle. Dlatego moim zdaniem robienie serwerów publicznych to jest bardzo zły pomysł. A ja wtedy ten serwer zrobiłem wtedy, jak wybiło pierwsze moja pierwsza setka na kanale. Rekord chyba. Nie wiem, czy rekord YouTube'a, że... Nie wiem, co mnie. Ale no, można powiedzieć, że taki mój rekordzik, że wbiłem w rok. Jeden w rok. 100 subów. I to na starym kanale, co? A na... I później w pół roku wbiłem 300 subów i w drugim roku już było prawie 500. Szybko to szło. Wiecie, jak się zna zagadnienia odnośnie... Jak to się nazywa? Algorytmu YouTube'a. To się wie. Ja znam. Znam tajniki. Jak się wybić, ale nie robię tego, bo szczerze mówiąc, robię YouTube dla przyjemności, a nie dla pracy. Jak się uda, będzie fajnie, że będę mógł zarabiać ze streamów. Ale ja to bardziej traktuję jako zajawkę. Że mi się nie spieszy do dużych liczb. Chcę się przy tym fajnie bawić. Nie martwić. Demonetyzacją. Tak. Pozdro dla kumatych. No. No tajniki są łatwe, no. Czy ja, jak ja to robiłem, to tajniki były... No, łatwo było dotrzeć ze streama do widza. Teraz trochę ciężej. Jest teraz nowy, bo jest dużo nowych twórców na YouTube, którzy się wybijają przez te shortsy, nie? Bardzo szybko. No i no, moim zdaniem to są TikTokerzy, nie? Tylko ja ich nie szanuję. Jak mi taki osobnik wchodzi i ma 100 tysięcy subów i ja sprawdzam, kiedy ten kanał został założony, to ja już albo że z TikToka, albo że short. Bo serio, fajnie się pobawić na zasadzie, że testować content, który chcesz robić dla widza. Bo moim zdaniem robić to, co zdrowia, takie no nudne, to takie no, to jest takie zmuszanie się do tego, nie ukrywając. Serio.
Lubię robić to, co robię, no. Robię to po swojemu. I ja bardzo się cieszę. Jak ktoś chce w ogóle, to taki mój, na mój sposób oglądać, nie? Wybić się z jakimś czymś, własnym kontentem, to ciężko. Na YouTubie, to nie są te czasy, kiedy większość streamerów przechodziło na Twitcha i było łatwo, bo tak, też z tych czasów mój pierwszy kanał pochodzi i przez to miałem łatwiej, żeby właśnie docierać do tych widzów, nie? Były streamowane roleplaye, MTA, u pana Luxora, True Life, True Life był live z True Life'a. Stali bywalcy swojego starego kanału, to o tym dobrze wiedzą. Było fajnie ogólnie. Znaczy się zastanawiam, czy wróci do roleplayu. Ale tak się zastanawiam, bo teraz to nie jest to co kiedyś. To nie jest to samo. To nie jest to samo już, niestety. Moim zdaniem, nie? Nie jest to samo co kiedyś. Moim zdaniem oczywiście, nie? Że jak się oglądało u kogoś, albo jak się właśnie robiło content na roleplayach, było fajne, taki. No czułeś ten klimat i tą postać, którą się człowiek wczuwa, nie? Ja pamiętam jeszcze czasy, jak Luxor z Michem, tak, z Michem. No, Michu. Jak ktoś miał więcej niż jedną postać. Teraz odpisywałem na wiadomość. No. Dobra. Z takich najważniejszych gratów, jak jedzenie mam. Tarcza by się przydała. Została w domku. My pójdziemy w góry, tam mam łóżeczko zapasowe, przygodowe. A może piecyk zróbmy. Tak, iść bez piecyka to... Niebezpiecznie trochę. Dobra, idziemy z Zyzy. I się kierujemy my, tak. Duży my ten teren obeszli. Tu był objazd górą. A to już by na nogę poszli. Tak wygląda na razie mapa odkryta. Ale myślę, że się wybiorę. Gdzie jest ta fajna taka wysoka góra? Sofna będzie. Ta góra. To jest ta góra i tam się wybieramy. Waypoint create. Tam się wybieramy. Pana Kaspra jeszcze nie ma. Nie wiem, czy wejdzie dzisiaj, czy nie. Wiem, że na kanale Discord. Nie są.
Nie mówię. To się przyda. Cały się zawsze przyda. Chodzimy w tą stronę? Nie, no wejdziemy od góry. Wejdziemy od... O, tak. No, a my w boku. Po bokach. Ile wungla, ja nie mogę, normalnie Śląsk. Z czasem lubię tak pożartować w mojej sali i bywalce, to nie wiem. O Boże, dzowie. Jak ktoś jeszcze jest ze starego Twitcha mojego. To pamięta legendarną piwnicę. No, w dzisiejszych czasach, przez paru youtuberów, kiedyś, jak byli, gdy jeszcze nie ogarnęli, byli... Myśleli, że ich prawo nie dotyczy. No. Była taka legendarna piwnica też u mnie, taka mówiona, kto pamięta, kto pamięta. I było tyle śmiechów przez to. Dobre czasy. Z tego teraz nie można pożartować, bo no mówię, paru debili zrobili błąd w przeszłości, teraz żarty o tym już są, no. Czy no nie wiem w sumie, ale wolę, wiecie, nie testować, wolę być bezpieczny. Wolę tego nie przetestowywać, ale kto pamięta, to pamięta i a kto nie pamięta, to trudno. Ale tak, legendarna piwnica była. Ale widzę, że płynny jest bardzo. Jest ile kosztuje ta? Wiem, za darmo. Nie za darmo. Tak, jedynka kosztuje 13 zeta. Trójka ile kosztuje? Trójka kosztuje 13 zeta. O, informacja o zestawie, pokaż mi. W sumie jeszcze mam ten Poppy Play tam, które w ogóle nie przeszłem. Jedynka. Ej, dobra, ja chcę zobaczyć, co to jest za mega... Ja chciałbym w taką grę, co się układa, kurde, rzeczy. Składa, poukłada się, co to jest, kurwa, za gra? No jest. Rapid Fool. Nie podoba mi się to. To strasznie nie podoba się, co to jest za gówno. To ja, kuźwa, dostałem w ogóle. To było za darmo i... Weź tylko sobie wybrać, co to jest w ogóle, powiedz mi. To jakiś Draft Fool 2, co to jest? A, się instaluje. Ile to waży niby, że tak się instaluje? Megabajta, to dlaczego tak długo? Właśnie o to chodzi. A odkryłem nową wioskę. A Epic Games? Właśnie, sprawdźmy Epic Games. W ogóle tyle gier na tym Epic Gamesie. Niektóre gry se... Epic Games Store jest na urządzeniach mobilnych. Co? Już zrobili własną aplikację w końcu? Epic Games? Już dawno. Jak dawno? Dawno, bo ja pamiętam, że jak kiedyś pobrałem z nudów Fortnite'a na telefon, to musiałem pobrać aplikację Epic Games. Kurde, ja nie jest pierwszy raz ją słyszę, kurde, nie mogę zeskanować kod QR. Dawaj mi większy ten kod QR. No. Nie, mój telefon jest upośledzony i nie chce mi zeskanować tego kod QR. A wezmę inny skaner. Że ten zeskanuje to coś. O, zeskanowało mi. No i to jest lepszy niż ten zbudowany przez Xiaomi. Co tu kurwa jest? Chyba to nie jest to. Może na sklepu Play jest Epic Games? To nie jest to. Jak ja mam pobrać niby? Jak ja mam to niby pobrać? Dostępny robisz na iPhone'ach tylko w Unii? A, pytanie nie. Dlaczego?
Pobierz Epic Games na iPhone'y, na Android. No fajnie, no do sklepu Play mi nic nie wskakuje. Ej, to się nazywa Epic Game, a Epic Games Store, dobra. Ale w same Epic Games to idę ci od razu. Nic nie wyskoczyło mi. To nie jest to. Nawet nie ma. Ty nie ma na Epic, nie ma na sklepu Play. A kod QR to jakiś dziwny był. Zyskanym kod QR obsługa urządzenia, aby przejść do tej strony instalacji. Dawaj, jeszcze raz wejdę. To było dziwne. Co to jest? No zainstaluj. A czemu mi... Zaraz pomiń tą reklamę. O. O, zainstaluj. A, udało się. Tak. Pobierz. Nie! Prawie spadłem! A pokaż mi co to jest. Ale nie mogę to zagrać. Skamowali mnie, zainstalowałem jakiś wirus, a pewnie. Jakieś gówno zainstalowałem na swój komputer. Teraz jakaś gra, która nie działa w ogóle. A pokaż mi te draft lul. Mi jest gra, która... Jest grą, która udaje wirusa, ale... Tak, wiem. O, jakie to głośne, kurwa, jeszcze głośniej mi daj. Kurwa, żeby mi uszy wybuchły. O co tu chodzi? A portal? Nie ma polskiego. Deutschland. A, nie ma. A, niech będzie ten angielski. Play, o co tu chodzi? Driflul. Co to kurde jest? Woodrob. Co to się stanie? Jak ja mam wejść? Jaskinia, jaskinia. Ja nigdzie nie mogę joingować. Nie wiem o co chodzi w tej dziwna gra. Dziwna ta gra. Nic nie mogę zrobić. Bym się śmiał. Jeszcze 1000 metrów. Jeszcze kilometr trzeba przejść. O, damy pochodnie, że tu byłem. To mnie głupi pomysł. Nie, bo komu nie życzę takiego. Co robię? Jak z tym żarłciem? To jak macie pytania, jakieś pytajcie, śmiało. Nie gryzę. Pożeram w całości. Raczej ten z policji. To jest na. Ale mnie łeb boli. Ale mnie łeb boli.
Dobra, to lecimy dalej. Przygodę. Dobra, mieczek w łapę i lecimy. Lecimy niszczy. Czyli o, głupia moja spacja. Nie, co teraz zawiodło? Przepraszam, że musimy teraz słuchać. Trochę ludzi. Mało kamienia, mój panie. Mało kamienia. Kamień się skończył. O nie. Albo protektora. Protektora. Pium. Pem pem perem pem pem mój kark. Kur... Ew, 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 ew. Udał. Biegu, biegu, bieg, bieg, bieg. Biegu, biegu, bieg, bieg, bieg. Biegniemy sobie w dal, bieg. A, dobre miałem przeliczenie, że nie trafię, nie? Uhuhu. Kur... kurde. Jest to, co go szukaliśmy. Jest, widzę. O kurde. Ty kurwa, co ty odpierdalasz, powiedz mi. Bije się z zombiakami. Dawaj! Ale ten kurwa głos, kurwa. To... Który? Wcześniej. Nie wiem, dużo wcześniej. Co ty w ogóle znalazłeś? Co ty znalazłeś? Jaskinia. I słyszę Baśka. Dobra, dobra, Azor. Dobra, idę się leć. Ej! Zajebista jaskinia. Ej! Podoba mi się tu. Kurwa. Za ścianą mam imprezę. Tak? Za ścianą to? To oni są nade mną. Lepiej te myszy, kurde. Podziemne. Nie no, pode mną są. Dziadostwo. Widzicie, widzowie, widzicie to na mapie? Czy tylko ja to widzę? Widzicie to? Komnaty próby. Ale tutaj musi przyjść pan Kacper, bo ja sam nie dam rudy. To tu damy znacznik. Create. Kto? My. Na. Ty. Próby. Próby, czy się nadajesz na granie w Minecraft? Nie wiem.
Że jest taki ręczny. Aha. Mhm. Fajnie. Create, proszę. Mamy na ty. Dobra, jest. Mamy komnaty próby. Dobra widzowie, my chyba sobie zakończymy dzisiaj tego streamka. Co wy na to? Pójdziemy sobie na następnym streamie i dam tytuł. Idziemy testować nowe komnaty. Próby. Robię z taką obronę przed pająkami. Dobra, urzecz go. Dobra, teraz trzeba dać przygotowania. Dobra widzowie, więc tak kończymy z tego streama. I mam nadzieję, że się zobaczymy jutro lub pojutrze. Zobaczymy, czy będę miał chęć. Czekaj, jutro. Jutro jest co? O nie, jutro jest czwartek. Jutro live, piątek live. Sobota i niedziela niewiadoma wielka. W niedzielę odpalę, ale sobotę to nie wiem. Nie wiem, czy będę miał chęć. Po szkole. No nie, no powinno iść. Komunat. A mój domek aktualny jest, tak? Domek Kacprasta. Ale fajnie. Tej grupy. No. A to Mike Lafta wywaliło. Dobra widzowie, no Minecrafta nam wywaliło, to może i pożegnanie jakieś, tylko ja nie mam sceny przygotowanej. Dobra, to się widzimy jutro. Do jutra. Na 100%, tylko czy... Nie, jutro sobie zrobimy pogadankę. Co wy na to taką? Albo głuchy telefon. Zobaczymy jeszcze. To i widzimy się jutro. Do jutra. Cześć.